Witam Was bardzo serdecznie w piątek. I tak, u nas pogoda, nawet mi się nie chce po prostu komentować, pada od samego rana, jest strasznie. Ale bardziej tak, jak teraz tak pada i patrzę przez okno, bardziej czuję, jakby taki letni, deszczowy dzień. No ale liści nie ma, zielono nie jest zbytnio. Więc tak, zaraz zapalam świeczkę, bo właśnie tak się czuję. Zapalić świeczkę, siedzieć sobie pod kocykiem, wypić ciepłą herbatkę i chillować. A jeszcze coś, zostawiam sobie tyle mleka po prostu do kawy na rano, bo nam się skończyło. A Dawid wcześniej rano wstał i zrobił na siebie tyle kakao. Przecież on ani się tym nie napił, ani nic, więc ja piję dzisiaj czarną, ale rozpuszczalną kawę. I powiem wam, że jest taka, no ujdzie, ale nie smakuje tak samo i nie piję ją z taką samą przyjemnością, jakbym piła taką pyszną z mleczkiem. Okej, trochę się do was nie odzywam, ja właśnie robię obiadek, podsmażam sobie cebulkę, muszę ją właśnie przemieszać. Troszeczkę osolić, żeby szybciej zmiękła. Okej. U góry już mamy robioną daninę resztę. Ignaz! Więc dlatego się trochę nie odzywałam. Zejdź. Oj, kuma, obija tyka. Oczywiście mój mały pomocnik jest z nami w kuchni, tak? Jajo muszę mu ugotować, bo obiad jeszcze trochę woła jajo. A dzień dobry! Witamy bardzo serdecznie w sobotę. Kontynuujemy vloga. Chodź, Ignaś. My jeszcze jesteśmy w piżama, a co? Czekamy, bo dzisiaj jedziemy zrobić brwi. Musia jedzie zrobić brwi. Elegancio. No. Więc kontynuujemy vloga. Wczoraj mało nagrywałam. Ojejku, tak jak wam wcześniej mówiłam, też wanna była montowana, to nie chciałam tak gadać, wiecie co. Poza tym sama z dzieciakami. Prądu nie było długo. Ojejku, zobaczcie, jak one mnie kochają. Czy one mnie kochają, te moje dzieciolki? No, słodziaki. Więc zapraszamy, nie rozgadujemy się, zapraszamy na kontynuację vloga. A przepraszam bardzo, jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo serdecznie witam wszystkie nowe osoby na moim kanale, bo przez ostatnie 3-4 dni doszło aż 100 osób, więc witam i cieszę się, że zostaliście po prostu z nami na dłużej. Mam nadzieję, że was nie zawiodę. What we do here is go back. Godzina 10:45, a my idziemy dopiero się ubrać z piżamy. Znaczy, no ja jestem już ogólnie ubrana, tylko bluzkę zmienię przed wyjściem, a chłopaków nie ubieram. Powiedziałam, że oni się zaraz calni upaprzą, więc teraz idziemy do pokoju i ubieram Ignasia, bo Stasiu śpi jeszcze. A Ignasiek dzisiaj ma taki zestaw, rureczki czarne. Naprawdę bardzo fajne, je w dobrej cenie znalazłam. Jeszcze były z szarymi, szary są w praniu i one są z Hemu. Rozmiar 98. I do tego bluzeczkę z autkiem. On uwielbiał po prostu takie koszuleczki. Co nie? Ubieramy się? Muszę zamknąć ten, bo zimno. Trochę się wietrzyło i wiecie co, chłodno się zrobiło. U nas to dzisiaj jest naprawdę spory wiatr znów, kurczę. Gdzie ta wiosna? Gdzie to piękne słońce? Gdzie to ciepło? Ale podobno już jutro ma być 17 stopni. Nie wiem, czy się to zmieniło w pogodzie, czy nie, bo nie oglądałam przez 2 dni, ale jakiś czas temu mówili właśnie, że ma być 17 stopni. Jejku, jak ja bym chciała. Wyszłam ze dzieciakami na dwórek, na dworek. Właśnie posiedziała, pociekaliby sobie, nie znów w tych kurtkach, bo dzisiaj właśnie im już naszykowałam, tutaj na schodach leżą i znów idą w tych takich troszeczkę cieplejszych kurtkach, co chodzili. O. Więc tak, kurtki są naszykowane, a chciałam znów im założyć te cieniutkie, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja biorę swoją bluzkę jeszcze na lewą stronę, przebieram się i co ubieram? Stasiula, bo właśnie wstał. Ale jednak włosy muszą być związane, jadę z dwójką dzieci, jadę do kosmetyczki, nie będę się po prostu użerała z tymi włosami nachodzącymi na twarz, o nie, nie, nie. Jak ja gdzieś sama wychodzę, gdzieś mam jakieś wychodne, co rzadko bardzo się zdarza, to wtedy mogę iść w rozpuszczony, ale tak z dzieciakami to nie, nie, nie. Kiedyś nie wyobrażałam sobie wyjść w koku do szkoły czy w związanych włosach, to była naprawdę rzadkość, cały czas chodziłam w rozpuszczonych, a teraz nie wyobrażam sobie po prostu w rozpuszczonych wyjść. No widzicie, jak wszystko się zmienia z dziećmi. Wszystko na odwrót. Dobra. Już się nie rozgaduję, naprawdę wkładam aparat do torby i się szykujemy. Czekamy. Ignaś, daj ci tą czapkę, poprawię.
O, za minutę powinny być na miejscu. Torebka naszykowana jest, telefon jest, aparat jest, więc o, uwielbiam ten widok. Słodziaki małe. Zdjęcie na Instagram jeszcze wstawiłam. Tak? Wyjdziemy na spacer. Kosmetyczka, mały spacerek i do domu wracamy, bo tatu będzie. Okej, jeszcze jak ich nie ma, to powiem wam, że zrobiłam sobie na liście, że chcę zrobić fasolkę po bretońsku. Dawno nie jadłam. A wiecie co, jak się zrobi taki garnek, to będzie na dwa dni, będzie mniej roboty. A naprawdę dawno nie jedliśmy, tak szczerze mówiąc. Zrobię też, mam pomysł właśnie na zaszczę pomidorową, bo dawno nie było, a chłopcy naprawdę lubią. Ej! Ej! No już wy, nie pamiętam co jeszcze napisałam na liście. Na pewno pierogi w tym tygodniu będą, bo też dawno nie było. Co? No oni już chcą wyjść, ale jak z nimi wyjdę, to będzie jest na Armagedon. Będą chcieli iść do tyłu, będą mi się rozchodzić, pies będzie skakał. Bo on się tak cieszy, jak chłopaki wychodzą i chce się z nimi bawić. A że jest dwa razy większy niż chłopaki, cięższy dwa razy albo trzy, no to... O, dobra, przyjechały. Słyszeliście po pisku Ignacia, no właśnie tak się cieszę. Dobra, lecimy. Jesteśmy w domu. Natargałam się tego aparatu niepotrzebnie, bo nic na mieście nie nagrałam. Pokażę wam na szybko, bo... Ale moje brwi tutaj ciemno wyglądają, bo kupiłam Ignasiowi tą rurkę z pieskiem. Chodź Stasiu, z pieskiem się bawi. Właśnie, bo chciał, zawsze tak na reklamę patrzył, no i teraz w Biedronce były za 19,99. No moim zdaniem trochę przesadzona cena, no ale zobaczmy jak będzie działać. Jeżeli Stasiek będzie umiał też pić z tej słomki, to również ją dostanie, więc teraz nalewam piciu i zrobimy test. I hol, chlebek. Takie pierogi mrożone, bo no to są po prostu tak na szybko, jak nie mam czasu albo mi się nie chce robić obiadu. Czasami robimy sami, czasami kupujemy, no takie życie. Serki wiejskie, skrzydełeczka, tutaj pączuszki kupiłam, zaraz zrobię sobie kawkę, bo nie piłam jeszcze. Brokuł, taką właśnie marchewkę z groszki, mam strasznie ochotę i właśnie z taką bułeczką, rewelacja. Co tutaj mam jeszcze? Banany, jeszcze jeden luzem jest taki. Masełko. Tutaj mamy jeszcze przecier pomidorowy na jak? Pomidorową. Dalej, dalej. Czekajcie. Pieczareczki. Fasolka, bo zrobiłam właśnie fasolkę po bretońsku. Serek biały. Drugi serek biały. Pierś z kurczaka. Makaron. I włoszczyzna, więc takie małe zakupy. Ja się wzięłam porządnie za ten obiad, bo niedługo będzie Dawid. A wiadomo, jak to fasolka po brytońsku, fasolę trzeba najpierw namoczyć. Najlepiej to z 3-4 godziny albo i więcej, jak możemy na całą noc nawet zostawić. No ale no nic, ja namoczyłam z godzinkę i będziemy gotować. Najwyżej dłużej będzie się troszeczkę wszystko robić. Teraz na patelni mi się posmaża kiełbaska. Taka szyneczka wędzona i cebulka, wrzucę później wszystko do garnka, kupiłam też przecier pomidorów, mam też pomidory w puszce, więc będziemy kombinować, a dawno nie jadłam, więc mam taką mega ochotę i mogę się założyć, że Dawid również się ucieszy i będzie w szoku, że dzisiaj fasolka po brytońsku na obiadek i mam nadzieję, że chłopcom też zasmakuje. Nie wiem jak to z grochem, pewnie groch będą odrzucać, ale pewnie na kiełbaskę, sosik i wiecie co, to z chęcią zjedzą. Okej, okay, jeszcze dodam może, że jak nie będą chcieli jeść tej fasolki po bretońsku, to po prostu im co innego zrobię. Kupiłam też brokuła, mogę im ugotować i na pewno też zjedzą z chęcią, chociaż Ignaś, nie wiem, więc Ignasiowi trzeba było wtedy w tym przypadku zrobić jajko sadzone. Ale to wszystko się okaże, na razie nie gadam, bo może zjedzą ze smakiem wszystko. Minęło troszeczkę czasu, ogólnie Stasiu mi usnął i spał 2 godziny i dlatego dopiero je obiad. Powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie wcina. Ignaś oczywiście marudzi zbytnio, nie chcą, wolałby jogurcik. Ciężko w ogóle go do jedzenia jakoś tak, wiecie co? On tylko jajo, jajo. Co tam szukasz w lodówce? O, teraz Ciuciu szuka. No widzicie, jak zjesz obiadek, to dostaniesz Ciuciu. No, muszę tak negocjować, nie negocjować, może się uda. No jak zje ładnie obiadek, to dostanie kostkę jakiejś tam czekolady, którą mamy schowaną na czarną godzinę. Co? Zawsze mi się tak nie chciało gotować fasolki po brytońsku, nie chciało, to jest naprawdę szybka robota. No wiadomo, że brokuł dłużej się gotuje, ale nie trzeba przy nim non to ber stać, więc tak. Co będziemy robić, chłopaki, później? Nie mamy planów.
No już jest godzina prawie 18 chyba, nie no, 17 może 30, więc nic już ciekawego u nas się raczej nie będzie działo. O, no i macie tutaj Stasiulka zajadającego. Szczęśliwy, uśmiecha się, halo? No a mam, Ignaś nie chce, tak? No jedz ty, kochanie. Ignaś sobie jeździ, Stasiu tam tacha, inny rowerek przy tym jeździł na hulajnodze, chciałam wam pokazać, ale nie zdążyłam. Skoki lecą w tle, jest już godzina, już wam mówię. 18.22, więc będziemy chyba kończyć, odwracam aparat. Mam nadzieję, że nie jestem rozczochrana, bo nawet nie patrzyłam. No może trochę. Więc chciałam się z wami pożegnać, kochani. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!